Dzień dobry, kochani! Subskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek, albo jak kto ma, to się złapcie za dzwoneczek. Niektórzy youtuberzy tak zachęcają do oglądania kanału. Jest to bardzo takie zabawne. Co my mamy w ogóle dzisiaj? Trzeci dzień budowy konstrukcji. Słuchajcie, posłuchałem się was. W tych komentarzach pisaliście w większości, żeby do szlifierki kątowej, zamiast tej szlifierki oscylacyjnej, takiej tego żelazka, co wam tam pokazywałem, że się z tym męczę, to żeby sobie dokupić taką tarczę na gąbce okrągłą z papierem ściernym. No i zapitalam z tym, kupiłem i tak, werwa do roboty taka, złapałem od razu tu, urwałem rączkę, że za dużo nie porobiłem, jakoś tam ją doczepiłem, ale powiem wam tak, trudno się tym robi, to trzeba mieć trochę wprawy, trochę doświadczenia i tak o tyle jest łatwiej tamtą szlifiereczką oscylacyjną, że wystarczy ją tylko przyłożyć, no i sobie jechać jak żelazkiem, ona jakby sama tam sobie wibruje i wszystko robi na płasko. Tym jednak trzeba te kąty troszkę umieć utrzymać. Ja jestem noga w tym, więc ciężko mi z tym idzie. Natomiast tym nie da się dojść do kątów, nie? Tamtym żelazkiem to jednak to jest tak, no jak żelazko właśnie, zaostrzone na końcu i da się te wszystkie kawałeczki tam gdzieś objechać. Natomiast to już tak, mówię, no trzeba mieć wprawę. Poza tym, jak mnie tu zobaczył chłop, który ma naprawdę kupę lat doświadczenia, to mówi tak, po pierwsze omijaj najpierw sęki, po drugie za gruby, nie, za drobny papier, bo akurat były tylko 60, bo to na rynku kupiłem przy okazji zakupów, były 60, on powiedział, że nawet 30, tam chyba czy 40, żeby to objeżdżać, bo momentalnie zjechałem właściwie dwie płaszczyzny belki, taki tam chyba 14 na 14, już mi się to całe zniszczyło, a w tamtym urządzonku, w tej szlifierce oscylacyjnej, no trochę mi to jakby dłużej wytrzymuje, jest tym łatwiej robić, natomiast się robi dłużej, efekty są po prostu po dłuższym czasie, no dłużej się robi, żeby nie mącić. Zobaczcie, jakie pozory wam pokażę teraz. Tak wygląda po trzech dniach roboczych nasz domek wymarzony. No i zobaczcie, wszystkie niby ściany stoją, prawda? Zdaje się, że wszystkie cztery ściany są, ale jest to złudne, ponieważ dopiero jakby zaczynamy od środka budować drugą ścianę, więc no tego wszystkiego jest tu trochę, można powiedzieć, podwójnie. Dlatego to tak nie jest, że 3 dni mamy wszystkie ściany, 3 dni będzie cały dach i do domu i z głowy. No nie, trochę będzie trzeba jeszcze więcej czasu na to poświęcić. Nie wiem, czy mówiłem, bo ktoś mnie pytał w komentarzu, dlaczego te śruby, te właściwie, no powiedzmy śruby, nie mają gniazd, czyli nie są na równo tam zagłębione w środku. To ja odpowiem tak na forum, przy filmie, żeby wszyscy wiedzieli, dlaczego tak się zdecydowaliśmy. Po pierwsze, robienie tych gniazd to jest trochę więcej roboty, nie? Trzeba mieć na przykład klucz taki nasadowy, nie można już takiego zwykłego, no bo nie podejdzie się, żeby śrubę dokręcić. Poza tym ja sobie wymyśliłem, no wpadłem na to, bo nikt mi nigdy tego nie mówił, ale tak sobie myślę, że jak tutaj będzie później stała kostka słonia, nawet nie będę tego spiłowywał. Być może, że jak poluzują się bardzo te nakrętki, to ja jeszcze je po miesiącu, powiedzmy, dokręcę mocno i być może założę jeszcze tę drugą taką kontrę, zrobię drugą nakrętkę, ale to jeszcze nie wiem. Natomiast to sobie tak wystaje, jak będziemy kładli tu słomę, to się ją tam, kostkę słomy, to się ją tak nadzieję na to. I ona wtedy ma takie pewne zabezpieczenie tu na dole, dodatkowe, żeby się nie przesuwała głównie w tę stronę, no bo wtedy to tam słupy zazwyczaj już trzymają. A właśnie, co do słupów, powiem wam coś dla mnie ważnego, może dla was też. Znam szkoły takie, gdzie, znaczy w ogóle jak się projektuje ten dom,
to jest dużo źródeł takich, ja jakby się zgodzę z nimi, że powinno się projektować kostkami. Czyli jeśli wiemy, że na przykład będziemy mieli 70 kostkę, no to odstępy między słupami projektujemy po 70, w osi słupa jakby, tak, że tu w środku do środka tego słupa, na przykład 70 cm, wtedy tu jest troszeczkę mniej. I jak mamy tam na przykład, nie wiem, no 65, czy ile tam, zależy jakie grube kto słupy wykorzystuje, bo my mamy tu takie, to jest akurat tam chyba 6x12, ale też mieliśmy najpierw w projekcie i widziałem na innych budowach, że jest 5x15 na przykład, więc to tam zależy, jak każdy architekt trochę inaczej sugeruje, wykonawca też różnie. Więc to wszystko, nie macie co patrzeć, że my akurat mamy takie, bo możecie mieć przy swoich domach zupełnie inne. Natomiast ja sobie takie coś wymyśliłem, że projektowaliśmy odstępami, przepraszam, troszkę jestem chory, 80 między słupami, na przykład między tym środkiem tego słupa a tego jest 80 cm na taką kostkę, no porządną 80, a tu jest 40. Dlaczego 40? Ponieważ można zamiast kłaść kostkę na płask, to można ją tak samo postawić w pionie. No i tutaj mamy takie malusieńkie okna, takie świetliki właściwie, doświetlacze, tak właściwie, no w ubikacji powiedzmy jest takie coś, może nie chodzi tu o światło, tylko o to, że jak to, za przeproszeniem, jaką taką parówę zasadzi, że aż włosy w nosie wykręca, no to żeby trochę uchylić, prawda, żeby no domownicy nie pogłupieli, więc mamy takie różne te odległości, ale mamy generalnie mamy 80 i 40. Tam nam gdzieś wyszło, ponieważ troszeczkę żeśmy ściany tam 3 cm przesunęli zewnętrzną, no to wyszło nam w rogu na przykład 77, ale to nie ma takiego wielkiego znaczenia, bo zawsze te kostki nigdy nie są takie idealne i też właśnie znam takie szkoły, że się projektuje na przykład tam między 60 a 80 te odstępy i po prostu później dopasowuje kostki, która szersza, to szerzy tam, gdzie szerzej, która węższa, to tam, gdzie węziej. Natomiast dlaczego ja te mówię, powtarzam, te mamy 80 i 40? Ano dlatego, że nawet jeżeli stwierdziłem, że jeżeli nie chcemy po prostu wciskać te kostki między jeden słup a drugi, wciskać na chama, także one na płasko leżą, ale będziemy je tak wciskać, że wsadzimy by jeden bok i będziemy je dopiero pyk wciskali tu na siłę. I jeżeli nam się trafią jakieś mniejsze kostki jednak, nie uda nam się 80 dostać, może w ogóle, na przykład będziemy mieli 70, czy nawet 60, to pozostałe wymiary mają te kostki mniej więcej 40. Tak jak w pionie właśnie tam jest, więc ewentualnie możemy tutaj wsadzić dwie zamiast na przykład trzech kostek w poziomie i prasować je, to możemy wsadzić dwie kostki w pionie i sprasować. Jest to zawsze jakieś takie wyjście, troszeczkę więcej pola manewru, bo zdarza się, że widuję takie budowy, na których te rozmiary są takie dziwne, później kostki też przychodzą jeszcze w ogóle od czapy i trzeba je na przykład dzielić ręcznie, związywać, a no tego się nie da tak idealnie zrobić, to się później trzeba jakoś prasować, to tak, no niektórzy w ogóle prawie nie prasują, ale tych kostek nie ściskają ich. Ja uważam, że jednak trochę by wypadało to pościskać, żeby powietrze jako dobry izolator w środku było pozamykane w małe przestrzenie. Jak się dobrze skompresuje, to tak się pozamyka. Natomiast jak będzie w ogóle nieskompresowane, no to przez źdźbełko słomy może sobie to powietrze przelatywać i to już jest trochę moim zdaniem gorsza izolacja. Takie jest moje zdanie, ale różne szkoły są. Trzeba, mówię, zaznajamiać się z różnymi i sobie konfrontować i później z ludźmi, z którymi się pracuje, dogadywać szczegóły. No, nie wiem, czy jeszcze mi się coś przypomina, żeby wam tutaj powiedzieć, na przykład takie zabezpieczenia, widzicie te deski takie po skosie, czy jakąś nawet belka taka po skosie idzie taka, to jest wszystko takie prowizoryczne na razie, żeby to się nie przewracało. Tu na przykład mamy takie bardzo dwa długie słupy, ale cienkie, jest trochę wiatr, więc wolałbym nie przyjechać na drugi dzień czy na
po dwóch dniach przerwy w pracy i nie zobaczyć, nie chciałbym zobaczyć, że u góry po prostu się złamały te, bo jeszcze w tę stronę to one są grubsze, ale w tę stronę to tak sobie tu się gibały, więc trochę żeśmy to bardziej złapali. No i już, i tyle mamy z dnia trzeciego. Nie wiem, może wam coś dogram z dnia czwartego czy piątego, żeby tak nie mówić samych jakichś tam takich detali nie omawiać. Aha, jeszcze tylko chciałem wam pokazać, że właśnie ta szlifierzeczka taka oscylacyjna jest tutaj. Można nią, właśnie tu robiłem, można sobie nią, prawda, dojechać w różne miejsca ciężko dostępne. No tamtą się, tą kątową tak się nie da zrobić. I mówię, no trzeba, ja nie mówię, że ona jest zła, tylko po prostu trzeba mieć dobre umiejętności do tego, dobrą szlifierkę, dobry papier, a nie jakieś tam dziadostwo budżetowo badziewne, bo wtedy można się zdziwić, że po prostu nie idzie to tak jak trzeba, tak jak ja od razu rączkę urwałem i za dużo nie popracowałem tym, ale objeżdżam sobie słupki, tu może będzie widać, które już trochę objechałem. To są tam, widzicie, to chyba ze 4 czy 5. Zajmuje to trochę czasu, ale stwierdziłem, że te struktury, raz, że tak jak mówiłem, słyszałem, czytałem, że potrafią łatwiej w to wchodzić jakieś robaczki, szkodniki drewna. Też tfu-tfu na pożar. Takie ździebełka tutaj, takie trocinki, można powiedzieć, takie odpadki są niefajne, bo zajmują się szybciej ogniem, a poza tym jest jeszcze jedna wada tego, że po prostu było w paru miejscach gdzieś na podwalinie, były takie miejsca, że można było zahaczyć butem i po prostu jeszcze mocniej to rozerwać i niepotrzebnie tam się uszkadza, więc na ile mam czas, na tyle sobie tak tutaj robię. Trochę się tam ze mnie śmieją, że to i tak nikomu niepotrzebne do szczęścia, ale no, jakoś tak się uparłem i robię. Słuchajcie, ważne rzeczy mi się przypominają, to rwane takie jest, no bo nie mam czasu to się przygotować ze scenariuszem wielkim, więc może sobie, jak ktoś potrzebuje takich informacji, może warto sobie notować takie co większe smaczki. Po pierwsze, już dzisiaj domawiamy drewno, bo tam coś było trochę źle policzone, więc musieliśmy jeszcze trochę zamówić. Druga sprawa, jakbyście tak robili jak ja sobie tu objechałem kilka tych słupków jeszcze w międzyczasie filozofowania. Nie jest to gładkie jak pupcia niemowlęcia, ale już tak drzazgi nie wchodzą. Bardziej gładkie jak moja pupa. Hrabina dzwoni. Zaraz, nagram dalej. No, hrabina zadzwoniła, że pani goście jadą, tacy oglądacze na razie do nas i na rowerach blisko znajomi, ale już ktoś się kręci. Coś mówiłem, kurde, że jak będziecie objeżdżać sobie takie słupki, ja myślę, że dla frajdy, jak to nie ma jak inaczej czasu pomarnować, to dobra jest okazja. Taki słupeczek fajny, a o kurde, nie widzicie, taki. A ten już taki niefajny. Ale w ogóle to mam wielki problem i muszę skorzystać z innego urządzenia albo to olać, bo to zobaczcie, mamy zrobiliśmy trochę węższą tę ścianę o 3 cm i właśnie mi brakuje no centymetr, więc tam już nie wjadę, będę musiał zrobić czymś innym albo po prostu, nie wiem, jakoś to olać czy tam zaimpregnować tak grubiej czy co, no nie wiem. Co tam jeszcze zrobię, ale jeszcze miałem jakąś taką ważną rzecz, że możecie więcej drewna zamawiać w trakcie, bo się ktoś pomyli, że to... Ja! Szpilki! Słuchajcie, wracam znowu do tych szpilek, ale... O! Gdzie tu są zaznaczone te... Odmierzaliśmy ściany, no i na etapie projektu dobrze jest, że jak wiecie, gdzie te słupy stoją, no bo powinniście wiedzieć według tych projektów, no to... Żeby wam się nie zdarzyło tak, jak nam się miało zdarzyć przypadkiem, że tu wypada słup, że na przykład ten słup jest na tym, no bo trochę kicha. Wtedy albo trzeba go przesuwać, ale to jeżeli gdzieś przy tym słupie jest okno na przykład, no to już niedobrze. No bo trzeba by było zmieniać wymiar okna albo gdzieś je przesuwać w którąś stronę. O ile nie ma okna, jeszcze można coś pokombinować. Albo robić właśnie te gniazda dla śrub, żeby one się schowały, te nakrętki i tak dalej. No, generalnie tworzą się problemy i myśmy tak mieli, że liczymy, kurde, jest szpilka na słupie, a mówiłem, żeby nie była architekta, normalnie za jajka powiesić, czy tam za inne organy.
Natomiast mówię, no nie. Tak im zwracałem uwagę, że mają tak zarobić, że musi tak być. No i faktycznie myśmy popełnili błąd, rozmierzając słupy. Ja się walnąłem, bo ja jako ten wielki znawca mówię, tu będzie, drugi zaznacza, chłop, gdzie będzie. I ja musiałem się oczywiście przyznać do błędu i przeprosić, bo ja zrobiłem błąd i ja źle wyliczyłem słupy, więc wyszedł nam centralnie na szpilce. Ale to jest istotne, żeby właśnie zadbać o to, bo może się zdarzyć, że na przykład dwa takie błędy są, albo na przykład będziecie mieli, tak jak my tu mamy wejście, tu mamy wejście do domu i trafi wam się tutaj taka szpilka. No i co? No i wtedy właśnie trzeba albo ją skracać, jakieś gniazda robić, cudować, żeby się nie potykać potem o to przy wejściu, jakieś progi, problem zrobić drzwiowej w ogóle, więc no generalnie nie ma co, no zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie, ale ten, no jest problem taki, że po cholerę więcej roboty, prawda? Jakby ktoś chce przyjechać, nie, to może sobie zawsze porobić zdjęć, czy nagrać jakiś film. My tam jesteśmy otwarci na takie rzeczy, bo my też byliśmy na wielu budowach, u wielu różnych wykonawców, u wielu różnych właścicieli domów, które już powstały. I z każdych żeśmy przywozili dużo zdjęć, dużo sobie robiliśmy notatek. I później fajnie jest, bo tych szkół, tak tego budownictwa jest naprawdę sporo. Są ludzie, którzy proponują w ogóle domy na przykład bez konstrukcji drewnianej, sama słoma, kostki małe takie, albo te jumbo bales, to są takie olbrzymie kostki, 200 tam ponad kilo ważą, to już dźwig do tego potrzebny właściwie. No różne polecają rzeczy i warto sobie jakby skonfrontować, co w zgodzie z własnym sumieniem najlepiej wybrać, żeby później nie żałować. I tyle. Dobra, czekam na gości, omiotę trociny, facjaty i do zobaczyska.